tararam. U, jak poleciał. No i nadszedł ten dzień. Smutny dzień, ale jednocześnie szczęśliwy dzień. Dzień, w którym trzeba zwrócić wolność jednemu z najbardziej niesamowitych pająków, jakie miałem okazję wam pokazywać. Mowa tu oczywiście o tym pająku, którego polska nazwa brzmi wilkosz. I tę samicę miałem okazję i miałem przyjemność wam przedstawić w poprzednim filmie, który możecie sobie zobaczyć tutaj. No i dzisiaj właśnie nadszedł dzień, żeby jej zwrócić wolność. Ona przez ostatnie parę dni zamieszkiwała sobie ten pojemnik, w którym, co ciekawe, tu widzicie, w tym rogu wykopała sobie normalnie norkę. I w tej norce tam siedziała w nocy. Także pora przełożyć pająka na czas podróży do tego pojemnika, no i potem wywieźć ją do lasu. Swoją drogą bardzo się cieszę, że będę mógł ją wywieźć w pełni najedzoną. W końcu po kilku dniach udało mi się ją nakarmić i tutaj macie cały proces karmienia, co prawda nie do końca to karmienie było takie jak chciałem, to znaczy ona nie zapolowała, tylko tu już memła tego karaczanka, no ale trudno, tak bywa. W każdym razie pająk jest prześliczny, niesamowity, no i dzisiaj będzie wolny. Dobra, ale zanim wyruszymy, to mam wam jeszcze jedną ciekawostkę do pokazania. Ostatnio miałem ogromną przyjemność spreparować takiego oto pająka. Spreparować, czyli no sprawić, żeby on już został w takiej pozycji. I słuchajcie, pająk wyszedł przegenialnie, to jest Ephebopus cyanognatus, dorosła samica, która nigdy nie była u mnie, to znaczy ona nie padła u mnie, to jest pająk, którego dostałem od znajomego. No i jak sami widzicie, temu pająkowi czegoś brakuje, ano brakuje mu tej kulki z tyłu, czyli odwłoka, a odwłok jest tu. No i spytacie się, czemu on pływa w wodzie? To nie jest woda, to jest benzyna ekstrakcyjna. A dlaczego ten odwłok jest zanurzony w benzynie ekstrakcyjnej? Otóż ciekawostka jest taka, że pająki, tak jak ludzie i tak jak na przykład owady, mają w sobie pewne pokłady tłuszczu. I ten tłuszcz, jeżeli takiego pająka się spreparuje, jeżeli się naruszy jego egzoszkielet, to ten tłuszcz czasami wypływa i rozlewa się po ciele. I to tworzy takie brzydkie, ciemne, tłuste plamy. No i żeby takiego tłuszczu się pozbyć i żeby ten okaz jako tako się prezentował, to należy po prostu użyć rozpuszczalnika, jakim jest chociażby benzyna ekstrakcyjna. I ten odwłok pływa tam tylko i wyłącznie po to, żeby tego tłuszczu się pozbyć. I to nie działa tak, że jak to jest rozpuszczalnik, to on też rozpuści odwłok. Nie, nie, nie. On po prostu rozpuści ten tłuszcz i potem odwłok będzie cały, ładny, nienaruszony i tak dalej. I po prostu się przyczepi to do pająka, no i będzie ładny pająk. Także taka sytuacja. To tyle by było z ciekawostek. Przekładamy pająka i spadamy. Zróbmy to tak, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Czyli mamy pojemniczek wypełniony papierem toaletowym. Hop, hop. Żeby, wiecie, pająk się nie poobijał i tak dalej. No i teraz robimy taki myk. Nie, 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 nie. Ups. Nóż. No i wyszedł. To się wydaje, ale to wcale nie jest takie proste. O, 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 o. Dobra, gitara. Zamykamy i jedziemy. Zostawiamy całe jestestwo i w ogóle dużo z was prosiło o aktualizację Gekona, który jest tam, skitrany. Spoko, możemy zrobić, nie ma problemu. On sobie tutaj na razie śpi, podejrzewam, jak zresztą przez większość czasu. Zazdroszczę mu. Weźmiemy bluzę. W ogóle swoją drogą strasznie dziękuję wam za wszystkie zamówienia na bluzy, bo serio, ostatnimi czasy to robicie tych zamówień masę. Ładna pogoda dzisiaj. Kurde, nowa winda. A niektórzy już oczywiście muszą swastyki narysować. Czajcie to? Normalnie gorzej niż zwierzęta. Tu, tup, 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 tu, tu. Au, 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 puszczaj. No dobra, ziemy, jesteśmy. Idziemy do lasu. Z tego co widzę, to na Strachocinie wiosna pełną gębą. Super, bardzo fajnie. To jest ogólnie świetny las naprawdę na owady i na pająki. Okej, no to jesteśmy w lesie i tu jest taki fajny konar. I myślę, że to jest generalnie genialna miejscowa, żeby pająka wypuścić. Więc zrobimy sobie tak, że ja ten aparat oprę, tak? I teraz bierzemy naszą fiolkę. Ale tu pajączków małych biega. Tych śmiesznych. No i myk. I będziemy zwracać takiego oto pająka na turze. Tararam. U, jak poleciał. Chyba poczuła zew wolności, bo normalnie skacze. Robimy hop. O, jednak nie. Super jest ten pająk, serio.
Więc damy go tu. No nie, 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 kurczę. Idź tam, 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 tam. O. I po pająku. Cóż, pająka zostawiamy, nie ma innego wyjścia. Niech sobie tutaj chilluje. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, ona jest prawdopodobnie w ciąży i być może da nowe pokolenie wilkoszy w tej okolicy, co by było genialne swoją drogą. W międzyczasie zrobiłem jeszcze pająkowi sesję na takim mchu, nazwijmy to. No dobra, to skoro główny cel wycieczki mamy, kolokwialnie mówiąc, z bani, patrzę, czy on jeszcze gdzieś tu jest, ale chyba już nie, nie, bo go wypuściłem tutaj przy tym konarze i już go nie ma. No to możemy jeszcze przejść się na spacerek, zobaczyć, czy może nie znajdziemy innych ciekawych zwierzątek. Co wy na to? Chyba dobry plan. Długo szukać nie musiałem. Słuchajcie, wystarczy, że się przerzuci taki maleńki kawałek drewna, a pod nim są cuda. I między innymi jest ta, coś a la kulica. W sensie to jest taki... O, mała stonoga, która się zwija w kulkę. To jest normalnie żywe stworzonko, czajcie to? Ale, co więcej, tutaj znalazłem, jest jakaś dżdżownica. O, to wam chciałem pokazać. Słuchajcie, to jest hit, bo znalazłem zimującego gąsienicznika. Gąsieniczniki to jest cała rodzina błonkówek, które są pasożytami i które normalnie składają jaja w swoich ofiarach i potem ofiara jest jedzona od środka przez larwy gąsieniczników. A tutaj mamy piękną sztukę. Nie mam pojęcia, jaki gatunek. Ta rodzina jest bardzo bogata w gatunki. Bardzo trudno się oznacza osobniki gąsieniczników, przynajmniej niektóre. Jest i normalnie zimuje. Jest bardzo niemrawy. Normalnie w lato nie dałoby się go tak nagrać, bo on by odleciał po prostu. No a tutaj jest. I myślę, że możemy mu zrobić makro, nie? Sesję. O, czmiel. Prześwietne znalezisko. Bardzo się cieszę, bo rzadko znajduję zimujące gąsieniczniki. Raczej pod takimi kawałkami drewna są, wiecie... O nie? Zawiał wiatr i się przewrócił. Zazwyczaj pod takimi kawałkami drewna to, wiecie, są jakieś wije, właśnie stonogi, jakieś chrząszcze. One tak bardzo charakterystycznie szybko ruszają czułkami. Genialna sprawa. Niektóre z nich też mogą urządlić, więc oj, się właśnie poruszają w taki sposób. To jest też świetne, że takimi urywnymi ruchami. Brać ich na rękę nie polecam, bo niektóre potrafią urządlić, mimo że generalnie pokładełka nie służą do żądlenia, ale niektóre właśnie gąsieniczniki potrafią ich użyć jako broni. Także nie polecam brać na rączki takich stworzonek. Nie no, ale super. Bardzo się cieszę, że się udało takie coś znaleźć. Ekstra. Ale przezarąbisty kawałek drewna pokryty takimi grzybami. Coś genialnego. Ale to świetnie wygląda. Ło, wow, tu jakie bogactwo. Czajcie to. Kojarzycie, że ja hoduję te larwy goliatów? No to tutaj jest larwa innego żukowatego, tym razem z Polski. To jest normalnie pędraczek. O, tutaj z kolei idzie sprężyk, typowy chrząszcz rozwijający się w drewnie. Jego larwy to są te drutowce. Tu jeszcze widziałem coś innego, ale... O, właśnie. To są chrząszcze, które nie mają najprzyjemniejszego zapachu. One należą do rodziny, której nazwy nie mogę wymówić, bo mnie YouTube zbanuje. Tak naprawdę to jest rodzina czarnowatych, no po prostu taką ma nazwę, czyli Tenebrionidae. I to są też chrząszcze rozwijające się w drewnie. Jak widzę, jest tu ich sporo. O, widzę, że też mamy drugiego pędraka. Dobrze, no. Życie się kręci, nie? O, już czuję ten... A, fuj. I mnóstwo mrówek. Dobra, zakrywamy to. Niech się tam rozwijają. Także serio, wystarczy odkryć kawałek takiego drzewa i to normalnie pod spodem się tyle życia kryje, że to jest koniec świata. No i dobra, i tym robaczanym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy wam się podobało i widzimy się w kolejnych filmach. Hej!